Będziemy mogli korzystać z wiedzy pracowników dydaktycznych, z wiedzy studentów, którzy bywają u nas na warsztatach organizowanych m.in. z okazji Dnia Zawodowca. Liczymy również na zajęcia terenowe, które będą przeprowadzane z pomocą studentów. Mamy nadzieję na udział naszych uczniów w projektach, które wspólnie z uczelnią chcielibyśmy organizować, jak i w wykładach oraz seminariach. Zajęcia mają odbywać się przede wszystkim w obszarze kierunków technicznych, jakim są ochrona środowiska oraz turystyka i hotelarstwo. Mimo dość dobrego wyposażenia trzcianeckiej szkoły, niewątpliwie dużo lepsze zaplecze, w szczególności laboratoryjne, ma pilska uczelnia. Dlatego też zajęcia z uczniami będą przeprowadzane nie tylko w Trzciance, ale także na pilskiej uczelni. Uczniowie Sienkiewiczówki liczą również na ćwiczenia terenowe.